Patrzcie, co ja mam pięknego. Co to jest? Jak myślicie? Co to jest? Co to jest? Po włosku to jest crema al caffè, a po polsku to ja myślę, że to jest krem kawowy. Pyszny. Na te upalne dni taki deserek z kawy, a zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Także zapraszam na filmik. Także do przygotowania tego crema al caffè, czyli krem kawowy, tak można po polsku powiedzieć, będzie nam potrzebne 120 g cukru, 3 łyżki kawy rozpuszczalnej, szklanka wody, niecała, 180 ml, wody schłodzonej z lodówki, ale przed przygotowaniem, Aleksandro, przed przygotowaniem tego właśnie crema al caffè, wodę wstawiamy na 10 minut do zamrażalnika. A moja była więcej niż 10 minut, bo już się lód zaczął robić. Miskę, w której będziemy robić, też wstawiamy do zamrażalnika na 10 minut i widełki też. I teraz Wam pokażę, jak to się robi, bo to jest idealne na właśnie te, poczekajcie, bo tu nie chcę wejść, na te właśnie gorące dni. No więc tak, wlewamy zimną wodę. O, zobaczcie, nawet lód mi się zrobił, kurczę, więcej niż 10 minut. Sypujemy cukier. O, to się przychycił cukier, tu został chyba dwa. Okej, cukier sypiemy. Sypujemy naszą kawę rozpuszczalną i to miksujemy. No już jest, zakręcę, mamy całe. O, okej. To było na wysokich obrotach. Tak wygląda questa crema, tak wygląda. Momento, Aleksandro. Prendo qualche cosa. Postaci un attimo, per favore. Mi stai registrando? Sì. A, sì, pensavo che no. Pytam się męża, czy mnie nagrywa, czy nie, czy zrobił pauzę. Tak wygląda. Tak wygląda to crema al caffè. Zobaczcie, piękna. Schłodzona, elegancka w tej schłodzonej półmisku, w schłodzonym. I teraz właśnie nałożę, o, o, zobaczcie, elegancko, o, zobaczcie, jaka piękna, o, widzicie, i to jest idealne. Ale jeszcze możemy wstawić do lodówki, jak ktoś chce zimne. Albo na przykład do zamrażalki na 10 minut przed podaniem. Nie ma problemu, przybliżę się do Was. Ecco, questa crema al caffè. Alessandro, ancora no! Per favore! Mio marito mi vuole spegnere, io ancora devo assaggiare. Vieni qua più vicino a me, fai vedere, buonissimo. Vedete? Ale pyszne. Zapraszam Was na mój kanał. Zapraszam Was na mój kanał Mangiare Łebki. Róbcie subskrypcję, oglądajcie mnie na Instagramie i na fanpage. Na fanpage ciao.kuchniaewki. I co? Do zobaczenia do następnego filmiku. Ciao a tutti! Ciao a tutti!